boisku większość graczy z Japonii występuje w Europie. Uwaga, fantastyczna bramka Neymar! Cóż za gol, trzecia minuta spotkania i nowy nabytek Barcelony przełamuje złą serię. Proszę sobie wyobrazić, że wyliczono, że brakowało tylko 7 minut do najgorszej serii bez bramki Neymara w jego profesjonalnej karierze. No to 4 minuty przed upływem tego czasu popisał się kapitalnym golem Neymar i Brazylia prowadzi 1-0. W 7 ostatnich meczach dla Santosu nie zdobyły bramki i w 2 meczach reprezentacji Brazylii, ale to już jest historia. Tutaj wydawałoby się proste zagranie Marcelo, Fred zgranie i fenomenalne uderzenie. Tutaj lepiej nie można było tej piłki uderzyć z voleja. Fantastycznie złożył się Neymar, poleciała Kafuza w samo okienko. To można powiedzieć, Andrzej, no samo to nie, troszeczkę niżej, ale to... Wystarczająco. Jerzy Engel chwalił Luisa Felipe Scolariego, mówiąc, że ten zespół jest ułożony, układany na Mistrzostwa Świata, że tutaj wypracowuje tę podstawową jedenastkę Scolari, praktycznie mając wartościowego zmiennika na każdej pozycji, ale każdy z graczy wie, co ma na boisku robić, niezależnie od ustawienia. Dani Alves, szukał tam Freda, 1-0 Neymar! Drugi gol nowego nabytku Barcelony na Pucharze Konfederacji. Oszalały trybuny Estadio Castelao w Fortalezie. Neymar, idol całej Brazylii, nie strzelał w poprzednich meczach przed Pucharem Konfederacji, a tutaj gol z Japonią i już gol z Meksykiem. Obie bramki w początkowych minutach meczu. Ale doskonale byli Brazylijczycy ustawieni. Tu będziemy widzieli teraz, bo no, próbował na nos, mówiąc po piłkarsku, dograć. Tutaj ta piłka przeciętna i Neymar dobrze ustawiony, lekko cofnięty, czekający na spadającą piłkę, no wykończył ją wybornie. Strzał z pierwszej piłki bez zastanowienia. Bramkarz musiał skapitulować. Mówiłem podczas jednej z poprzednich transmisji, że gdzieś tam w Katalonii cieszą się, że mają jednego w cenie 4. Bo wartego czterech, bo potrafi uderzać prawą i lewą nogą i głową. To chciałem właśnie powiedzieć, że i dyrygować na boisku. Drugi gol, ale strzelony drugą nogą, więc no, wszechstronny piłkarz. Zobaczymy, może coś jeszcze umieści głową. Neymar! Gorgeous! Just gorgeous! The boy is a superstar. Picture book goal! W meczu o trzecie miejsce, jak Włosi mieli już dość, jak zostali w końcówce tej dogrywki w 10, a tutaj sunie kolejny atak Neymar, Brazylia przed szansą bramki, która da im już dużo więcej pewności na zwycięstwo. Neymar nie ma spalonego. Neymar! Aj! Fantastyczna! Fantastyczny gol Neymara! Nie decydował się na dribbling, bo trochę dzisiaj ma za dużo szacunku, respektu, ale po tej bramce jestem pewien, że on będzie dzisiaj próbował dribblingu, wejścia, jakichś tych zagrań piętą. Trochę miejsca, bardzo dobrze wycofał się, bo najpierw był na pozycji spalonej, później wrócił, wyczekał jeszcze Oskar, zagrał mu dobrze, ale to jak wykończył, to się chyba Iker Casillas nie spodziewał. Powiedziałem, że jeśli strzeli, to będą bliscy zwycięstwa w tym meczu. Spójrzmy, warto naprawdę podelektować się. Wrócił, poczekał. Tak, nie było spalonego. Nie było spalonego. Bardzo dobre zachowanie Neymara. Tutaj znakomite przyjęcie, ale to uderzenie prostym podbiciem tam, gdzie stał właściwie Casillas, ale to było tak mocne, że tutaj nawet ręką nie mógł zareagować. Chociaż spodziewał się chyba, że będzie gdzieś niżej uderzona ta piłka. Kiedy cytowałem Zico, że w jego ocenie to na pewno jest jeszcze zespół takich wielkości, takich gwiazd, jak był w 82, kiedy grał Sokrates, Junior, Eder, Falcao, Serginho, Leandro, no i oczywiście Zico. Ale myślę, że ta akcja już przypominała, miała takie znamiona tych wielkich akcji Brazylii, która sięgała po Mistrzostwo Świata.